Sulsul. Sulsul. Witam was w kolejnym odcinku Simsów Rajskiej Wyspy. Dokładnie, właśnie. Już truliście mi trochę o to, żebym odkupił ten kurort, także właśnie to zrobiłem. Odkupiłem. Dokładnie i tutaj już nawet ulepszyłem ten bungalow, będzie więc sporo gości. Odebraliśmy zyski, zarobiliśmy w jeden dzień ponad 2000. Tutaj był chyba jedno stoisko z jedzeniem, w którym jakość była słaba, niska, więc to zmieniłem, więc teraz to się wszystko kręci w miarę. Będzie trzeba jeszcze tutaj coś zmienić, ale to już nie w tym odcinku. Jeszcze tutaj będę... Może przeczytamy opinie, co? Będą no zapewne złe, znając ten kurort. O, przy tak wielkiej liczbie gości tego kurortu... Zobacz, ma prawie 5 gwiazdek. No, impreza w jacuzzi. Zatrzymaliśmy się z przyjaciółmi w tym kurorcie i przekonaliśmy się, że najlepsze imprezy urządza się w wannie z hydromasażem. Nie miałam... Co tam jest? Nie miałem dość cudownego bufetu sushi. Bardzo smakowało mi jedzenie w obchodzie śniadania-obiadowym. Muchy zjadły więcej mojego jedzenia niż ja. No kuźwa, no to mógł sobie darować. Chińskie przekąski, to za burżuje. Bez nie, no oni po prostu chyba przesadzają trochę. No, bez kitu, przesadzają. Należy pamiętać, że właściciel jest Polakiem. Jak to? A, dobra. Ej, ale wiecie co? Mógłbym zrobić... Chyba Cierpisław jest Polakiem? Nie. Jak to nie? Mogę im zrobić tutaj jakąś siłownię szybko, jak myślisz? No możesz, ale... Oj, szybko jedne im tam coś i już wystarczy. Tylko po prostu sprzęt jakiś już będzie ok. Ej, przecież my musimy zakupić zaraz dom. Właśnie, będziemy się przeprowadzali całą rodziną. Bo tamten jest brzydki. Okropny. On miał być zresztą i tak tymczasowy, bo od początku było mówione, że się z niego przeprowadza. Okej, także jest siłownia... W sumie dużo tych przeprowadzek. No trochę. Ale wiesz, no musi być... Musi. To nic złego. Ale wiesz co, może tą Ashley wyrzucimy, bo ta Ashley jest taka... Wiesz co, bo nie będziesz nią grał. No właśnie. I tak będzie zawadzała jak Eustachę. A ktoś powiedział, żeby odnaleźć Eustachego. No wiem, ale nie chce mi się. Ja Eustachego nigdy nie lubiłem. Tak właściwie to ktoś na przykład powiedział... A wiesz, po prostu wyłączasz domy przyjaciół i ci powinno pokazać. Tak właściwie ktoś zauważył, że Myścisiek bardzo przypomina Atinineta. Nie, on mnie nie przypomina. On przypomina. On przypomina Michaela Jacksona. Oj, tak tam też nie. Ktoś napisał. Ja też tak miałem. Ale napisać. Pamiętajcie, że Myścisiek mimo swojego męskiego imienia nadal jest dziewczynką. 100%. A jak nie wierzycie, kupcie sobie rentgen. Ej, co się stało, że to dziecko się tak przeniosło? Teleport. No widzisz, teleportik. Ej, no bez kitu. A Kościelda w ogóle się nim nie zajmuje. No, Kościelda to suka. Ma wylane. A czy to... No bez kitu, zobacz co się stało. A... No... Co to jest? Widziałeś? Tak. No ja sobie robicie... Widzę. Niech ją przewinie. Zmień brudną pieluszkę i niech ją nakarmi na krzesełku dla dzieci. Właśnie, słuchajcie, Julia się nie zajmuje dzieckiem, bo wiecie, po co się będzie Myściśkiem opiekowała. Natomiast ona powinna sobie coś poczytać, bo on no, zupełnie tej pracy... Słabo ma z tej pracy, także niech przeczyta sobie pierwszy tom logiki. Właściwie to jak ona jest w tej ciąży? No, to jeszcze 2 dni zostały. Alfonso natomiast znajduje się gdzieś w ratuszu. Boże, gdzie on jest? W krzakach. Schował się. A on nie jest przypadkiem obok Kofi domu? A nie. Nie jest. A właśnie, po tym jak Cierpisław wyjdzie z wojska... wyjdzie z pracy, to może zaprosi Lolę gdzieś na plażę, wiecie, żeby się po prostu bardziej poznali. Pozdrawiamy tych, którzy już kumają o co chodzi. A może maybe na siłownię? Do chociaż sauny. Nie, bo jeszcze Lola by sobie zrobiła mózgu i to by dziwnie wyglądało. Do sauny. Nie, na plażę będzie tak romantycznie i wiecie, i przyjemnie. Tak, takie... Klimatyczne miejsce. Dokładnie. A także... Iza Paradizu, z racji tego, że jest takie rajskie. Także Ashley usuniemy stąd i zaraz zobaczymy jak... A co, shiftem? Nie, no już wyrzucimy. Tutaj jest sporo nowych rzeczy, czy sporo tych... sporo mebli, także zrobimy. No i nasza limuzyna. A, no tak. A właśnie, limuzyna. Będzie w link... projekt skraftować. Będzie link w opisie do naszej, do mojej pięknej limuzyny. Jeden kibel, jedna wanna i jedno krzesło. I kółka. Wiecie, Craftbox się wytwarza tam 4 deski i później już sobie dacie radę. Intuicyjnie to zrobicie. Natomiast 4 lole. Tak na poważnie to będziecie mieli linka do test na mod The Sims, możecie sobie pobrać, zainstalować i będziecie mieli taki takie coś, taki ładny pojazd. Także rozwincie opis i czytajcie te opisy, bo tam na początku są zawsze linki. Na początku są zawsze linki do Face'a i do innych portali, natomiast tam dalej na ogół jest zawsze opis, co się dzieje w odcinku oraz no jakieś ważniejsze informacje. Nie może niektórzy tak. Ja zawsze czytam. Teraz pewnie dostaniesz komentarz typu oh my god, to nie zmuszaj nas do czytania. No to jest takie trudne. To jest takie trudne. Jestem kulionem, nie będę tego. Okej, czyli co? Przeprowadzamy się. Tak. Jak to jest? Gdzie tutaj? Nieruchomości? Nieruchomości. Biuro Nieruchomości Podróży. To jest to. Wyprowadź się. Tak. W obrębie tego otoczenia. Dlaczego nie może do nowego miasta? A co chcesz do nowego miasta? A co myślisz, żeby się trochę stamtąd przeprowadzić? Nie, dobra, na razie w tym... Bo to... Paradiso? Tak, 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 to byłby dobry pomysł, bo to miasto... Nie, dobra. W każdym odcinku jest przez nas krytykowany, w dodatku jest zrąbany na maksa. No, ja troszkę. Za tym, żeby się z niego przeprowadzić, ale wiesz... Ej, co ja mam zrobić z tą Ashley? Wyrzucić. Ale da się? Najpierw po prostu przeprowadzić. A później się ją wyrzuci. Dobra, tak, ale za tyle kasy mamy. I dopiero później ją wyrzucić. Okej, więc wybierzemy teraz dom odpowiedni. Ej, tu jest wyspa odkryta. Nie spakuj meble, bo wziąć sprzedaj meble. Byś miał więcej pieniędzy. Dobra. Odkąd w ogóle... 300 000, jak fajnie. Odkąd ta wyspa jest odkryta? Widziałeś to? Która wyspa? Nie wiem. Co? Może się odkrywa. Nie wiem, ale... Ale ona była odkryta chyba, albo nie, w sumie nie była. No właśnie, ale... A to nie jest ta wyspa Eustachego? Nie, Eustachego wyspa jest taka mała, Nie wiem. A, może to z kurortu, bo jak masz 5 gwiazdek... Nie wiem właśnie. Dobra, wybierzmy jakiś odpowiedni dom dla nich. Jest w ogóle jakiś odpowiedni tutaj, same jakieś małe... I bez kitu. I tu nie ma żadnego dużego domów. I widzisz to? O, kurde. Tu nie ma żeby kogoś eksmitować. No to tak zrobimy. Po chamsku. Tak ale zrobimy. Czasami trzeba. Więc wezmę w edycję Masta, wejdę. I co by tutaj wybrać ciekawego? Wiesz co? Nie, w ogóle tu wszystkie domy te są brzydkie. Tak? A może jakieś wstawię po prostu, jak myślisz? A nie masz jakichś wgranych domów? Nie. Jest ten mój, co ja go tworzyłem, ale on jest, szczerze mówiąc, dość spieprzony. To weź może... Dobra, nie, niech zostają w tym swoim, bo już i tak jest najlepszy z tych tutaj, żeby się nie jeździli nigdzie, to niech zostają tam u siebie. No szkoda... No najwyżej później zmienimy miasto. I wywalimy po prostu teraz Ashley i tyle. I nadal w nieruchomościach, tak? To a na jakie miasto byś mógł zmienić? No wszystkie. No a na jakie byś wybrał? Nie wiem, Sunset Valley. Takie mainstreamowe. No co z tego? A to wolałbyś do Sunlit Tides? O to by było już lepsze. No. W sumie, tylko nie ma lokacji. Byłby nadal ten klimat. W sumie nie ma lokacji do nurkowania, ale co mi tam lokacja do nurkowania, skoro no, i tak moje zimowe... z nich. No właśnie. W sumie w ogóle to... nie wiem, nikt z tego nie korzysta. To jest tak na raz, no nie? No ja troszkę. Tylko raz tam nurkowałem dzień premiery. Ups, ktoś dzwoni. Oj tam. Dlaczego nie mogę ich cofnąć teraz? No, a bo to Ashley się musi przeprowadzić, kurde. Przeprowadzaj się szybciej, bo tutaj się... Burkę, może. W obrębie otoczenia. Szybciej wyrzucimy ją i będziemy mogli normalnie grać. Bo tak szczerze mówiąc, ona mnie tam trochę tutaj zawadza. No bo nic się nie robimy i... Zbędna simka. Tak. Mieliśmy jej ułożyć życie, ale nie chce sama układać. Jest taka nudna, że... I taka brzydka. A operację sponsorować nie będziemy. Jak to nie? No niby dałoby się, ale tam... Nie. Nic za darmo. No Jezu, przetwarzanie teraz. Dobra, przyspieszymy czas. I od razu, gdy Cierpisław wyjdzie z wojska, to, to się spotka. On w ratuszu pracuje. No wiem, no to jest bardzo mądre, że pracuje w ratuszu w wojsku i czyści tam kible. Wiesz, zawsze może ściemnić, że jest politykiem. No oczywiście. Wtedy będą go mieli za świnie. Nie, wtedy Lola może na niego poleci, bo już znajdzie się sponsor. A Lola jest analitykiem. Ty. O której on kończy? Dobra, kończ szybciej, Cierpisław. I w ogóle co z tym Myściśkiem się dzieje? No bez kitu, zaraz mi go zabiorą. Trudno. No, trudno? A kto będzie w skok przyszłość? No to przecież on wtedy będzie w innej rodzinie. A serio? Tak. A jak go nie znajdę? No wiesz, ile ja swoich dzieci w Simsach tak odnalazłem? No, jesteś wyrodny. Oj tak. Podaj jedzenie, naleśniki. Nie chciało daj dziecku jeść, no po prostu jak widzę to iterację, to po prostu jakby psu dać jeść, no tak... Daj dziecku jeść. Nie wiem. O, wreszcie ma nowy poziom logiki. To jest przynajmniej coś pozytywnego w tym wszystkim. Okej, od razu... To cierpi? To cierpi. W ogóle zobaczcie, jak Cierpisław ma ładny outfit. Hipster. O, to ta babcia. Chyba. Nie, to nie ta babcia. Co on robi? Babcia się z niego śmieje. Zobacz. Giry. Burka. O, a tam jest po ślubie jeszcze pozostałości. Jakie po ślubie? Gdzie? No w tle. O Boże. Zobacz na ten uśmiech. Zobacz na ten uśmiech. No, hollywoodzki. A jak? Aż tyknę w focie. Dokładnie. Dobra, w takim razie niech dzwoni do Loli. Umów się, tak? Bo na plaży. Tak, na plaży. Będzie romantycznie. Gdzie to jest? Zadzwoń do Sima. Umów się. A ciekawe, czy Lola się zgodzi. Może na pewno się zgodzi. Miniatura. To widać było nazwisko, które mówi wszystko. Nazwisko, które mówi wszystko. Mądrze. No musi się zgodzić, już zapewne skończyła pracę. Kim ona jest? Jeszcze raz powiedz. Analitykiem. Tak. Analitykiem. A to specjalnie tak oddzieliłeś klasknięcie? Oj tam nie, w ogóle. Dobra, biegnijcie na to spotkanie, żeby było ciekawiej. On ma nadal ten pył wróżkowy. On lata. Ej kurde, Detrak, olol, o co chodzi z tym analitykiem? No, w ogóle... No nawozu, nie? No właśnie. Lola już jest. O kurde, jaka szybka. No. W ogóle... Nos dziwny. Mieliście... Jak to jest dziwny nos? No jest piękna. No dobrze, no. Dlaczego się błyszczy? Shine bright like a diamond. No zobaczcie, błyszczy jak się po prostu. No, jeszcze usta i broda jej się nawet błyszczy. Przetłuszczona cera. Niczym pewna osoba, która ma dużo pryszczy. Lol, nie wspominaj na odcinku. Jeszcze pójdzie hejcik. Może niech pograją w coś, co? Może niech ją pochwali i zapytaj się, czy jest singlem. Singielką. Przepraszam bardzo, singielką. Cofnijmy się do Julii, bo Julia oczywiście jak zawsze się opieprza, bo po co niby robić coś innego. Niech czyta tą logikę nadal w ogóle, ona nic nie robi ze swoim życiem. Zawsze mnie dziwi to, jak simki chodzą, strasznie takie wywalone do tyłu w tej ciąży. Jak moja pani od angielskiego. Dlaczego? Tylko, że ona nie jest w ciąży. Zawsze tak chodzi? Tak, identycznie, nawet jeszcze bardziej. O Boże. Bo ona jest strasznie wysoka i tak... Nie wiem dlaczego. I co znaczy, żeby Alfonso nauczył Myściśka mówić albo chodzić? Ucz chodzić. Okej. Więc ich nauczy ją chodzić. Czytam go, nieważne. I zobaczymy, czy Lola jest singlem. No zapewne jest. No wiesz, nie możemy mieć pewności. Ona ma zarost? Jak to nie ma żadnego zarostu? A, co ty mówisz? Koper. Oj tam, koper ma kto inny. Zobacz, jakie spojrzenie. I tak wstaje to do face'a z takim podpisem Lola zaprasza na nowy odcinek. Okej, poczekaj. Pięknie. Dobra, w takim razie może niech Cierpisław przyjdzie do... Lola przypadkiem nie śmierdzi? Nie. Niech Cierpisław śmierdzi. Może niech Cierpisław po prostu przejdzie do dzieła, jak myślisz. Do dzieła. Trochę zalatuje. Odrobinę. Dobra, także... O Boże, to jest randka. Dobry. I ciekawe, popatrzmy trochę na naukę. No dobra, patologia jak zawsze, nic się nie dzieje. Dziecko płacze. Więc może niech je odstawi do końca. Gdzie to jest wóz do końca? Jesteś? No jestem, no. Jestem. To co, przechodzimy... miałem... zwiechę. Tak. Jak zawsze. W ogóle to jest fajne to opalanie się na... Fajne jest opalanie się na ręcznikach. No tak, tak fajne jest opalanie się na ręcznikach w sumie. To chyba tego nie było wcześniej, co nie? Nie było. No to jest fajne. I to jeszcze muzyczka. No. Można sobie parasol nawet przecież przyczepić. No można sobie przyczepić parasol. No, spontaniczny pocałunek, może nie spontaniczny, nie, ale ustawię całą interakcję i zobaczymy nie co no, i jak. Zgodziłabyś się na spontaniczne. Ktoś do mnie wydzwania, także pozdrawiam, nie pozdrawiam ich w ogóle. O kurde, jak chamsko polecamy. Wiem, po prostu wiesz. Wszyscy się obrażą. No na pewno to oglądają. Przyśpieszę czas i zobaczymy, jak się to rozwinie. Chciałbym, żeby byli już przyjaciółmi. Wiecie, tak fajnie. Przyjaciele. Hug. Spytać o znak. Właśnie, znak jest bardzo ważny. Ciekawe, czy będzie zgodność. No będzie zgodność, no jak ma nie być. Musi być. Ej, a ten Alfonso to... W ogóle co on robi? A on powinien się położyć jednak, to jest fakt. Ale on nie śpi w łóżku. Może przecież spać w łóżku. Tak? A nie powinien spać w tym specjalnym? Nie, to tak samo się regeneruje. Aha, no to okej. Co on robi? Co on je? No ogarnij to. Ogarnij to. Really? A ty cygnę fotkę. To było epickie. Jakie mało posiadane ręce. Zgulje, no to jak będzie golił się na rękach. Pensetą. Powodzenia. O Boże. Do paznokci. Widzisz to? O kurde, lol. Ojej. O zobacz to. Poczekaj, zrobię tak. Czekaj. O Jezu, nie chcę wychodzić z gry. Widoki jak w tatę. Widoki jak... Lola, ale to jest jakieś wypięte. Czy to się tam zesrała? Czy... Kto wie? Who knows? Ja nie mogę. Może implant dała. Implant. Tak, implant. To już mokry ten implant. Boże, wiesz co, te nasze odcinki zaczynają podchodzić pod Wolego i Tysio. Przypłyń tu z sympatią. O kurwa. Nie, on będzie spłynął z Lolą. No. Ej, a co oni? Boże, taksówką. Ej, chciałem, żeby pływali. Lola idzie. Ja nie mogę. Co to jest? No jak to co? A tam kolejna wróżka. Mam nadzieję, że już w czwórce... Czekaj, te czwórki też będą takie. Nie, no musi być... Co? No ogarnij, oni stoją. Taksówce. No to kuźwa popłynęli. No po prostu. Wycieczka życia. Ej, on w ubraniu był przed chwilę. Codziennym. Lola, no masakra. Pod życie. No dajesz. A nie, ona ma męski głos. No dajesz. No dajesz. Masakra. Cierpisław, no podpój do niej, no. Cierpisław właśnie poszedł popływać, zanurzenie się w wodzie to chwila, którą się pamięta. A co to za Beyoncé tu wchodzi? Tak, chyba topielec jakiś, a nie Beyoncé. No zobacz, jak ona wygląda. Zobacz, kto tam siedzi. Wiem. Wyżej. O Boże, a tam po prawej pisze coś. Plastik. Wieloryb. Uwolniciorka. No gdzie ty wjeżdżasz, no? Oj tam. I tak chill, trzeba podpisać chilling. Lepiej nie. Tak, dobra, będziemy kończyć tym przyjemnym. Zrób focie na Instagram od jej stóp, tak jak wszyscy robią. Dobra. Fu, i tam Lola w tle jeszcze. No nie mogę zrobić, bo za... Oj. Dobra, Simsy nie są przystosowane. O, dobra. To zrób na plaży samej. Okej, teraz mogę chyba. Nie, no nie da się. No da się, tak można. No trochę dziwne to, powiem ci szczerze. Odrobinkę. Odrobinkę. W ogóle jak można sobie zrobić zdjęcie stóp na Instagrama? A no może. Ale to wszyscy robią ostatnio, to jest dziwne. Dobrze, że ja mam konto na Instagramie. Ja nie mam takiego zdjęcia. To dobrze, mam nadzieję, że nie wstawisz. Nie, nie wstawię. Okej, także będziemy... A nawet zrobiłem tak. No, dobra, będziemy kończyć, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jo. Tak. Pożegnaj się. Jo.